W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i wzrostem zachorowań na terenie kraju na COVID-19 żołnierze żandarmerii wojskowej udzielają od dnia 28 października 2020 roku do dnia odwołania stanu epidemii pomocy policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Czytamy w zarządzeniu prezesa Rady Ministrów, które Mateusz Morawiecki podpisał wczoraj. Obok żandarmerii od wiosny tego roku wsparcia udzielają również Wojska Obrony Terytorialnej. Druga fala pandemii skutkuje zwiększoną liczbą wniosków o takie wsparcie. Wnioski płyną od samorządów, medyków z DPS-ów i innych jednostek, dlatego Wojska Obrony Terytorialnej chcą usprawnić system i teraz będzie można korzystać ze specjalnej platformy. Platforma pod adresem www.pomocwod.rn.mil.pl. Jest to taka platforma, aplikacja pozwalająca wszelkim instytucjom, które potrzebują wsparcia od Wojsk Obrony Terytorialnej, za pośrednictwem tej platformy mogą o takie wsparcie się oczywiście ubiegać. Tamte podmioty wcześniej się rejestrują i za pośrednictwem tej platformy składają wniosek. W tym wniosku oczywiście już wypełniają dokładnie, jakiego wsparcia Wojska Obrony Terytorialnej, tutaj te instytucje się, że tak powiem, ubiegają. O jaki rodzaj? Do tej pory tutaj zarejestrowało się 2385 podmiotów, które ponad 11,5 tysiąca wniosków już złożyło. To mówię tutaj o historii tych kilku miesięcy. Tutaj ze względu na zaostrzenie się stanu epidemiologicznego my tutaj przypominamy, iż ta platforma cały czas funkcjonuje. I za pośrednictwem tej platformy jak najbardziej instytucje, które uważają, że potrzebują takiego wsparcia tutaj ze strony Wojsk Obrony Terytorialnej, mogą jak najbardziej tutaj się ubiegać za pośrednictwem tej platformy. Wsparcie żołnierzy 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej jest prowadzone w ramach operacji Trwała Odporność, którą WOT rozpoczął w trzeciej dekadzie czerwca, tuż po zakończeniu operacji Odporna Wiosna.